Dzień dobry, witam Państwa w programie O tym się mówi. Piotr Pawłowski. I Anna Wrzykowska. I witamy inicjatorów grupy społecznej hashtag MyKoszalin. I tak po kolei. Anna Łagodzicz-Pilarska, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ali Al-Sajedi, dzień dobry. Witam. Adam Szałek, również witamy. Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, zaczniemy od tego, skąd ten pomysł się wziął. To znaczy, czy to jest jakaś potrzeba chwili, czy to jest inicjatywa, która kiełkowała wcześniej? Skąd pomysł i jak zebraliście się wokół tej inicjatywy? Od kogo zaczynamy? Adam? Jeżeli mogę ja? Proszę bardzo. To bezwzględnie potrzeba chwili. Sam pomysł to jest wynik refleksji, która w nas wszystkich dzisiaj jest, po rozmowach wspólnych w grupie znajomych, przyjaciół, zobaczyliśmy, że i poczuliśmy to, że rodzi się jakiś taki niepokój, niepewność, co jest bardzo zrozumiałe dzisiaj, bo nie wiemy, co będzie jutro, za tydzień, za dwa. I sam pomysł bardzo szybko omówiliśmy z uwagi na to, że się znamy, współpracujemy przy różnych projektach. Omówiliśmy sobie szybko, jak tą przestrzeń stworzyć, po to przede wszystkim, żeby nasi mieszkańcy w tych trudnych czasach niepewności znaleźli miejsce i przestrzeń, żeby raz, że poczuć wspólnotę, bo to, że dzisiaj ja czuję niepokój, Ali, Anna i Państwo, to jest całkiem normalne. Ale my jako Koszalnie chcieliśmy stworzyć miejsce do tego, żeby mieć przestrzeń, po pierwsze, żeby poczytać, zobaczyć, wymienić się doświadczeniem, a także też poprosić o realną pomoc. Stąd pomysł na przestrzeń, na grupy, na to wszystko, które stworzyliśmy jakby w kolejnym etapie. Inicjatywa szybka, tak naprawdę kilkugodzinna, reakcja Anny, Aliego i moja natychmiastowa. W dwa dni postawiliśmy ten projekt od pomysłu do samej realizacji, uruchomienia na Facebooku, bo jest to program, projekt społeczny, który głównie działa na Facebooku. Na drugi dzień ponad 1000 użytkowników, patronat prezydenta, czyli czujemy to, że ten pomysł i ta przestrzeń, którą stworzyliśmy, jest dzisiaj w odpowiednim miejscu. A nawet dodajmy logo akcji i logo grupy społecznej, które również wpisuje się w cały zespół logotypów związanych z miastem i jego instytucjami. Ali, chciałem cię zapytać, jaką rolę w tym projekcie odgrywa technologia? Sam na co dzień jesteś przedstawicielem Global Logic z branży IT. Więc pierwsze pytanie o to, jaką rolę odgrywa komunikacja elektroniczna, czyli aplikacje mobilne, a drugie pytanie od razu przy okazji, czy to jest tak, że to, że dzisiaj, nawet w tej chwili rozmawiamy za pośrednictwem aplikacji, powoduje, że kiedy zagrożenie minie, zostaniemy już z tą technologią, czyli mówiąc najkrócej, na tyle będzie ona między nami i na tyle ona będzie służyła, że już nie będziemy chcieli zrezygnować z tych narzędzi? Tak, no, dzisiejsza sytuacja jest dosyć nietypowa i ona mocno wpłynie na nasze życie, na standardy naszej komunikacji i współistnienia. Zacznę od tego, że my chcieliśmy, pierwsza nasza myśl była, żeby się połączyć w większą grupę, bo wiemy, że w grupie mocniej się działa i bardziej efektywnie. I wiedzieliśmy o tym, że pierwszym problemem będzie to, żeby się komunikować i wspierać. Musieliśmy stworzyć pewne narzędzie. Ja nawet miałem taką myśl w głowie a propos przysłowia, że lepiej dać komuś wędkę niż rybę. I w tym kierunku też chciałem, żebyśmy działali, żebyśmy dali ludziom miejsce, narzędzie, w którym będą mogli swobodnie funkcjonować. Wybraliśmy Facebooka nie dlatego, że jest to wymysł jakiś mój czy pozostałych, natomiast dlatego, że jest to najbardziej dostępne narzędzie, którego ludzie już znają. Czasy są takie, że będziemy coraz mądrzejsi w tym obszarze i będziemy wykorzystywać coraz więcej tych narzędzi. Natomiast no, my wystartowaliśmy w punkcie, w którym jeszcze ludzie się uczą tej nowej rzeczywistości, więc trzeba było im dostarczyć narzędzie, którego już znają, nie muszą za dużo się uczyć, żeby zacząć działać. A tutaj czas jest w cudzysłowie naszym wrogiem i musieliśmy dosyć szybko zacząć działać i udostępniać to wsparcie. Bardzo ważne jest, żeby się przygotować do tego, co może nadejść.
Pewnie wrócimy jeszcze do tego Piotra pytania, może zrobimy z tego takie podsumowanie, jaka będzie nasza przyszłość związana z technologiami, a na razie porozmawiajmy o tej waszej konkretnej działalności. Anno, opowiedz, w jakich zakresach, w jakich dziedzinach jesteście mocni, wy i wasi wolontariusze, na tyle, żeby pomóc innym ludziom? Jednym słowem, na jakiego rodzaju pomoc ludzie mogą liczyć od was? Patrząc na sytuację, która się działa na świecie i jak to szybko się rozpowszechniała ta choroba, widzieliśmy, że w pewnym momencie utkniemy w domach i że będziemy mieli ograniczony dostęp do po prostu pomocy jakiejkolwiek. Stworzyliśmy w związku z tym różne grupy. Między innymi stworzyliśmy grupę Ekonomia, w której znaleźli się specjaliści z zakresu księgowości, prawa, marketingu, ale także informatyki. I tutaj chcemy tą przestrzeń, a właściwie już pracujemy na niej, bo wiele jest pytań i staramy się odpowiadać i ukierunkować się w odpowiedni sposób. Jest ogromny szum medialny związany z przedsiębiorcami i pomocą od państwa i też tutaj sprawdzamy te wszystkie informacje i chcemy jak najbardziej wiarygodne informacje publikować na naszych stronach. Więc utworzyliśmy jedną z tych grup pod tytułem Ekonomia. Kolejną ważną grupą jest grupa psychologiczna. To, że zostaliśmy zamknięci w domach w dość nietypowy i szybki sposób, praktycznie z dnia na dzień, no gdzieś za chwilę będziemy potrzebować pomocy, wsparcia, rozmowy i w związku z tym zaprosiliśmy do projektu psychologów, którzy udzielają takiej pomocy. Kolejną grupą jest grupa wsparcie duchowe i religijne. I tutaj mamy wspaniałego księdza Jarosława Krylika, który zorganizował grupę księży i wolontariuszy, osób świeckich, które również w tych trudnych czasach pomagają nam, mieszkańcom Koszalina. Czyli tak, tu mamy te trzy grupy takie, które można określić mianem, no jak w ogóle przeżyć, jak poradzić sobie samemu ze sobą i jak poradzić sobie troszeczkę z niepewną sytuacją finansową, ale też jest kilka innych grup, które obejmują nasze codzienne życie, czyli pomagacie przy zwierzakach, pomagacie przy robieniu zakupów. Tak. Mamy grupę zwierzęta, które i miłośników zwierząt, którzy pomagają w sytuacjach kryzysowych. Jest to wolontariat, pomagają w wyprowadzaniu psów, ale również takie rzeczy przyziemne typu znalezienie lecznicy, weterynarza. Także no, jakby cały czas informujemy się nawzajem, pomagamy, wchodzimy w dyskusję. Nie jesteśmy sami. Mhm. Aniu, wspomniałaś, że przedsiębiorcy już zadają wiele pytań. Nic dziwnego, bo właściwie oni mogą czuć się najbardziej niepewnie. Ale oprócz tych pytań o ekonomię, jakie najczęściej sprawy załatwiacie? Czyli z czym najczęściej ludzie się zwracają do was? Robiliście już takie podsumowania? Jeszcze nie podsumowałam. To ja może w tym tak, bo to część akurat Ali prowadzi najczęściej. To Ali, poprosimy. Docierają do nas różne zapytania, na przykład o ogłoszeniach, w których różne firmy mają jakieś produkty na sprzedaż, produkty związane z tymi potrzebami, które są w tej chwili i pytają, gdzie mają to ogłosić, że są w stanie wspierać. Odzywają się do nas firmy, które chcą bezpłatnie wspierać instytucje ratujące chorych i tu też kierujemy ich w odpowiednie miejsce. Odzywają się też do nas ludzie, którzy potrzebują pomocy, więc to też informujemy, w którym miejscu najlepiej ich znaleźć. Można bezpośrednio się do nas w danej grupie odezwać do już konkretnej tej szerokiej grupy, która uczestniczy,
Natomiast można też bezpośrednio do grupy inicjatorskiej, czyli tutaj do nas napisać wiadomość mailową i my na to reagujemy, podpowiadamy. Docelowo chcielibyśmy, żeby ogólnie mieszkańcy Koszalina trafiali bezpośrednio do grup tematycznych i tam wpisali swoje posty, czy też komentowali prośby innych. Bez kontaktowania się z nami w sposób okrężny, czyli poprzez wiadomości mailowe czy telefoniczne. I bo każdą z tych grup możemy znaleźć na Facebooku. Żeby te grupy osobno działały, po to powołaliśmy ekspertów, wolontariuszy, żeby się wspierali bezpośrednio, bez naszego udziału, a my wtedy będziemy mogli rozwijać projekt dalej. Adam, jak to wygląda w praktyce? To znaczy, wyobraźmy sobie, że mam jakąś sprawę, problem, coś chcę wyjaśnić. Nie ma wokół mnie osób, które mogłyby mi pomóc, ale wiem, że jest taka grupa społeczna jak wy. Co mam zrobić? Wejdź na fanpage hashtag MyKoszalin albo MyKoszalin, w zależności jak chcemy to przeczytać. Dołączamy do grupy tematycznej, której problem dotyczy. I teraz mamy kilka opcji. Możemy wczytać się, ponieważ te treści się codziennie pojawiają. Ludzie rozmawiają o tym, dyskutują, komentują, czynnie uczestniczą. Jeżeli chcemy dołączyć do dyskusji, to dołączamy. Jeżeli nie, możemy osobny post założyć z informacją czy sprawą, która bezpośrednio chcemy, żeby być poruszona. Trzecia możliwość to jest, możemy bezpośrednio napisać do eksperta, oni też są podani tam z zapytaniem. Jeżeli to jest jakaś delikatna sprawa i potrzeba, bo my też sobie zdajemy sprawę, że my wszystkich spraw nie rozwiążemy, wszystkich problemów. My też chcemy rzetelnie informować i kierować do instytucji, do urzędów, tam gdzie ten problem czy ta sprawa tego naszego koszalina będzie załatwiona. I teraz, jeżeli jest na tyle delikatna sprawa, czy to duchowa, czy psychologiczna i nie chcemy o tym pisać na grupie, tak jak Ani wspomniał, może wtedy można do nas bezpośrednio napisać i my wtedy przekierujemy odpowiednio tą osobę, skontaktujemy z jednostką, z osobą, gdzie stwierdzimy, że tą pomoc on uzyska bezpośrednio. Aniu, chciałem cię zapytać, no macie już pewne doświadczenia w sprawach, które poruszają koszalinianie. Jest jakiś obszar, który najbardziej leży im na sercu? Wiem, że to no, jakby system jest wdrażany, wy dopiero dokonujecie pewnych analiz, ale wymieniacie się informacjami między sobą. Jest coś, co jest newralgiczne dzisiaj? Na dzień dzisiejszy największy problem ludzie mają z zamknięciem w domu i ten problem psychologiczny, rozmowa, ludzie potrzebują rozmów, ludzie potrzebują informacji, jak mają postępować z dziećmi, bo dla nas wszystkich jest to bardzo trudny czas, więc ten obszar psychologiczny, jak również wsparcie duchowe jest tutaj bardzo, bardzo potrzebne i no i zapewniamy to w tyle, ile możemy, tak? A ja chciałam was zapytać, czym dla was samych jest ta zwiększona aktywność? Bo jak umawiając się na spotkanie, to nasze wirtualne, rozmawiałam z Adamem, to on mi mówił, że spotykamy się, rozmawiamy między sobą. Oczywiście wszystko się odbywa w wirtualnym świecie. Wymieniamy się między sobą doświadczeniami. Jest energia, jest moc. Ważne jest to, żeby zająć czymś głowę, żeby być aktywnym. Właśnie, czym dla was jest całe to istnienie w tej grupie? Jest też taką formą trochę lekarstwa na to zamknięcie w domu? Ja myślę, że to też ten pomysł powstał na to właśnie, żebyśmy dzisiaj czuli się jako wspólnota, że dzisiaj każdy ma podobny problem i niezależnie takiej grupy społecznej należy. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby to stworzyć, wiedzieliśmy, że to będzie proces, który będzie się rozwijał, będzie czasochłonny, ale na tyle ta energia pozytywna w nas się budziła, zapraszając do tego naszych koordynatorów, naszych ekspertów, wiedzieliśmy, że ta energia jest nasza wspólna i tak taki proces synergii powstał nagle, bo pochwalę tutaj znowu naszego Aliego, który jest technologicznie tak zaawansowany, że ostatnio mieliśmy telekonferencję 20 parę osób, gdzie wszyscy się widzieliśmy, słyszeliśmy i naprawdę jest to dziś technologia na tyle nam potrzebna wszystkim i na tyle dzisiaj nam daje wsparcia, że możemy ją rozwijać. A jak myślisz, Adam, czego najbardziej nam teraz wszystkim potrzeba? Oprócz tego duchowego wsparcia, czego nam państwu bardziej zamkniętym w domach najbardziej potrzeba z tego, co rozmawiacie?
Ja myślę, że przede wszystkim poczucia takiej wspólnoty i bezpieczeństwa, że nie jesteśmy z tym wszystkim sami. To po pierwsze. Po drugie, dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę o podpisie prezydenta tarczy, która została przez niego podpisana, dlatego wiem, że zaraz grupa, ekonomia pewnie bardzo się uruchomi, bo te grupy, znaczy też chcę powiedzieć, że te grupy powstały jakby w kreowaniu naszym tym, co my widzimy, co dzisiaj się dzieje. My je dodajemy, my je łączymy, powstała grupa ogłoszenia, o której Ali mówił, dlatego że coraz więcej było zapytań, różnego rodzaju ogłoszenia. Jest grupa SOS, która ma takie jest szybkie wsparcie i pomoc. To też zachęcam do tego, żeby... Mamy też grupę medialną, która informuje rzetelnie o informacji. My się z nikim nie ścigamy. My analizujemy 2-3 źródła, dopiero wtedy jest sygnał do tego. Wioleta zamieszcza taki artykuł w naszej grupie informacji medialnej, tylko po to, żeby nasz mieszkaniec naszego miasta Koszalina wszedł i wiedział, że przy dzisiejszym szumie, bo to tak trzeba nazwać medialnym, jest bardzo dużo tych informacji i chcemy mieć przestrzeń, gdzie wejdzie nasz koszalnianin na Maj Koszalin, zobaczy rzeczy, które już są sprawdzone i które na pewno polegają na prawdzie dzisiaj. Aniu, chciałem cię zapytać, jesteś w tej grupie, powiedzmy, ekonomiczno-księgowo-kadrowej, tak mówiąc, tych dyscyplin jest więcej, prawnej. Chciałem cię zapytać, pojawiają się pytania od pracowników. Ludzie mają dziś kłopot z prowadzeniem działalności, z komunikacją z pracodawcą, z pracą zdalną? Jest ogromny problem. Jest ogólnie i problem pracodawcy i pracownika. Tutaj pracodawcy bardzo mocno chcą, żeby te biznesy funkcjonowały, żeby nie zwalniać pracowników, żeby praca dalej trwała. Niekiedy to się nie udaje, bo są usługi bądź towary, które dzisiaj nie jesteśmy w stanie sprzedać, a z drugiej strony jest obawa pracowników i też są zapytania, jak w takiej sytuacji, co pracodawca względem pracownika może zrobić. Ludzie boją się, że stracą pracę. Taki niepokój, lęk, rozmawiamy, mówimy, przywołujemy kodeks pracy. Teraz tarcza, która nam ochroni trochę pracowników, mniej może pracodawców, ale bardziej pracowników i te miejsca pracy, więc cały czas jakby wspieramy. Bardzo dużo zapytań. Nowoczesne technologie, słuchajcie, kojarzą się z młodością, bo to jest coś nowego, coś ktoś w wieku 60+ mógłby powiedzieć, nie dla mnie, bo ja tego nie ogarnę, ja tego nie zrozumiem. Tymczasem to właśnie seniorzy są teraz taką grupą bardzo osamotnioną, bo nie mogą wyjść sobie na spacer, porozmawiać z sąsiadami, poplotkować, czy spotkać się w sklepie, jak to robili na co dzień. Może myślicie już o tym, jak seniorów wprzęgnąć w te nowoczesne technologie, jak ich oswoić? Jest taki pomysł? Właśnie, tak powstała grupa Wsparcie Duchowe w rozmowie ze znajomym, który ma starszą mamę, która miała potrzebę wyjścia z domu do kościoła. Zobaczyliśmy, że są potrzeby seniorów, które musimy też wziąć pod uwagę. Niestety nie technologii w tak szybkim okresie czasu nie rozwiążemy sprawy na edukacji technologicznej, ale oni mają też dzieci, mają wnuk, którzy w tym zakresie mogą się zaangażować. I ta grupa właśnie wsparcia duchowego, gdzie jest ksiądz Jarosław Krylik, który podał bezpośredni kontakt do siebie, służy też do tego, żeby seniorzy mogli bezpośrednio porozmawiać o tych swoich sprawach, które dla nich też są ważne, czyli też te wsparcie takie religijno-duchowe. Widziałam, że macie też grupy... Zbyt ogólnie mówimy o seniorach, bo ja znam dosyć dużą grupę seniorów, którzy są z mojego otoczenia, może dlatego, którzy sprawnie funkcjonują w internecie i sprawnie korzystają z urządzeń elektronicznych. Natomiast my myśleliśmy też o tej grupie, która nie dociera tymi narzędziami i przynajmniej na razie w swoich treściach staramy się przekazać młodym albo tym, którzy potrafią swobodnie korzystać z tych narzędzi, aby się rozglądali w takim sensie, że jeżeli wiedzą, że obok mieszka starsza osoba, to żeby w jakiś sposób skontaktować się z tą osobą, sprawdzić, czy ona potrzebuje pomocy i jeżeli sami nie są w stanie pomóc, to żeby skorzystać z tych grup i przekazać to dalej. Tak samo namawiamy wszystkich do tego, żeby przekazali dalej, że istnieje taka możliwość współpracy z My Koszalin, czy My Koszalin. I w tej chwili takie podstawowe zadanie jest to, żeby docierać do wszystkich i przekazywać, że jest ta możliwość. Natomiast samo narzędzie można obsługiwać na różny sposób.
Czy jest taka sytuacja, że ludzie dołączają do was, chcą pomagać innym, uruchomić na przykład zupełnie nowe grupy? No bo widać wyraźnie, że to jest inicjatywa rozwijająca się wewnętrznie. Tak, już po pierwszym okresie dosyć mocno się rozwinęliśmy. Po pierwszym okresie my istniejemy niecałe 2 tygodnie w internecie, ale już po pierwszym tygodniu musieliśmy zwiększyć o kilka grup. Ja chciałem tu zaznaczyć, że te osoby, które wspierają ten projekt, to nie są przypadkowe osoby. To są zazwyczaj ludzie, którzy wcześniej udzielali się charytatywnie, tworząc różne projekty o podobnym charakterze. I w tym przypadku my założyliśmy pierwsze grupy, które naszym zdaniem było logiczne, żeby one istniały. Natomiast w bardzo krótkim czasie dołączyli do nas ludzie, których my zaprosiliśmy, albo też sami się do nas zgłosili, jak się dowiedzieli o tej inicjatywie, proponując kolejne rozwiązanie, które ich zdaniem brakowało w tym naszym pierwszym założeniu. I w ten sposób na przykład dołączyli do nas przedstawiciele pracowni pozarządowej, którzy dzisiaj wspierają grupę wolontariuszy i dobroczynność, ale też miłośnicy zwierząt czy innych grup społecznych. Czyli gdyby ktoś miał pomysł na to, w czym jeszcze można wesprzeć koszalnian... I jest specjalistą. I jest specjalistą w swojej dziedzinie, może się z wami skontaktować. Tak. Tak jak Ali powiedział, my stwarzamy przestrzeń do tego, żeby była jedna dla naszego miasta, żeby ludzie mogli tam wejść i znaleźć pomoc, czy to praktyczną, czy nawet kwestii teorii, dowiedzenia się, uzupełnienia wiedzy. Tak pewnie też za chwilę grupa porad medycznych, gdzie Sergiusz Karżanowski, lekarz, który dzisiaj jest już wszędzie widać, żeby powiadać na temat koronawirusa, też za chwilę pewnie będzie miał dużo więcej zapytań o to. Ten wirus jest już coraz bliżej nas i zdajemy sobie sprawę. Sergiusz podał swój numer telefonu, jest dostępny też dla państwa. Także to widać, że ta energia i ta chęć i tworzenie nowych przestrzeni, jesteśmy otwarci na to, że oczywiście z każdym pomysłem się zmierzymy. Sergiusz Karżanowski, przypomnijmy tylko, jest i będzie również gościem naszych programów. Rozmawialiśmy z nim kilkakrotnie. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za spotkanie. Ja myślę, że można, a właściwie trzeba życzyć wam 2 rzeczy. Pierwsza rzecz to jest odporność, co wszystkim życzymy, ale druga to też jakichś takich dobrych łączy. Ali, czy to jest tak, że w pewnym momencie istnieje taka mityczna anegdota, że kiedy już wszyscy będziemy korzystali z aplikacji mobilnych, to również wszystkie serwery siądą? Powiedz, że tak nie będzie. Niestety w ostatnich dniach doświadczamy, że są pewne problemy, na które nie byliśmy przygotowani, ale też wsparcie techniczne jest. Mocno, bardzo szybko reagują różne firmy i już wprowadzają nowe rozwiązania, które umożliwią nam swobodne funkcjonowanie. Oby tylko prądu nie zabrakło. No właśnie, bo to jest jakiś paradoks, że przed epidemią mówiliśmy wszyscy, że jesteśmy regionem, który się specjalizuje w branży IT. Okazało się, że takie rzeczy są przydatne. Bardzo wam dziękujemy za spotkanie. Anna Łagodzicz-Pilarska, Ali Al-Sayedi, Adam Szałek, czyli inicjator... Ja tylko na koniec powiem, tak, koszalnia nie pamiętajcie, nie jesteście sami, nie jesteśmy sami. Piszcie do nas, komentujcie, bierzcie czynny udział. Będziemy starali się wam pomóc, żeby zadbać przede wszystkim o wasze głowy, bo to dzisiaj jest najważniejsze i mierzyć się z tą rzeczywistością, której nikt nas nie zna. Tak jest, bo bardzo ważnym hasłem jest to, że jesteśmy w domu, nie oznacza, że mamy być nieaktywni. Przedstawiciele inicjatywy hashtag My Koszalin byli naszymi państwa gośćmi. Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy, do zobaczenia. Dużo zdrowia i spokoju. Bardzo dziękujemy. Państwu również żegnamy się. Do zobaczenia za tydzień. Kłaniamy się. Do zobaczenia.